Cześć, z tej strony Kacper i dziś mam dla Was opaskę Sony SmartBand SWR10 i dziś, jak to zawsze na początku testów bywa, zrobimy jej unboxing. Dobra, przejdźmy do naszego opakowania. Na przodzie oczywiście znajdziemy przeźroczyste tworzywo, za którym możemy zobaczyć, jak wygląda nasze urządzenie. Mamy tutaj też informacje podstawowe, że znajdziemy w tym urządzeniu Bluetootha, NFC, że całość jest szczelna dzięki certyfikatowi IP58 oraz że znajdziemy tutaj standardowe wejście micro USB. Oczywiście znajdziemy tutaj też informacje o nazwie produktu, czyli SmartBand SWR10. No i w lewym górnym rogu znajdziemy jeszcze logo producenta. Od boku znajdziemy informacje o zawartości tego zestawu. Na drugim z boków nie znajdziemy nic, tak samo od góry. Na dole znajdziemy jedynie symbole oraz kody kreskowe. No i na tyle mamy jeszcze informacje o wszystkich dostępnych kolorach opasek oraz o podstawowej funkcjonalności i są też screenshoty z aplikacji do obsługi po prostu tej opaski. Dobra, otwórzmy sobie to opakowanie. No i mamy oczywiście na początku opaskę. No niestety z tego co widzę tutaj nie ma zapięcia. Dziwne. Niżej mamy, o, jeszcze jedną opaskę. Ta już jest na szczęście z zapięciem. Z tego co widzę, o, można wyciągnąć to zapięcie. O, dzięki czemu będzie można przełożyć to zapięcie do tej drugiej opaski. Więc w zależności od naszej ręki możemy użyć albo tej opaski, albo tej. Zobaczę, która będzie pasować bardziej na mojej ręce. Dalej mamy króciutki taki przewód USB. Oraz standardowa papierologia, instrukcje jakieś podstawowe informacje. I to w sumie w zestawie jest tyle. Przejdźmy teraz do samego serca tej opaski. O! To jest taki mały, plastikowy przyrząd. Tutaj mamy przycisk. Tutaj mamy trzy diody też, które prawdopodobnie, nie wiem, może o powiadomieniach będą powiadamiać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dalej mamy jeszcze port micro USB, prawdopodobnie do ładowania, no raczej na pewno zresztą. Tutaj mamy kilka symboli jeszcze oraz logo Sony. Włóżmy sobie do naszej opaski to urządzenie. No i całość prezentuje się w taki sposób, założę może na rękę. No i tak się prezentuje na mojej ręce ta opaska. Przyznam szczerze, że ona jest dość luźna jak na moją rękę. Na tej mniejszej opasce, ale myślę, że jakoś się przyzwyczaję. Całość jest naprawdę bardzo lekka i przyznam szczerze, że w ogóle nie ciąży na dłoni. Jedyne wątpliwości jak na razie mam co do zapięcia, obawiam się po prostu, czy nie będzie się odpinało przy normalnym użytkowaniu. No zobaczymy. Omawiając jeszcze pokrótce urządzenie, no to mamy tutaj po boku, tak jak już mówiłem, przycisk. Jest on wyczuwalny bardzo dobrze. No i tutaj mamy jeszcze takie jakby trzy wycięcia, dzięki czemu będziemy widzieli podświetlanie się tych diod. A ja sobie to skonfiguruję na spokojnie, no i w pierwszych wrażeniach powiem Wam, jak przebiega cała konfiguracja. Dobra, ja się zabieram za testy tej opaski i jeśli macie do mnie jakiekolwiek pytania, piszcie śmiało w komentarzach. W tym filmiku to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnych. Cześć!